List 199 Świętego Augustyna O końcu świata Błogosławionemu panu Hezychjuszowi, którego ze czcią przyjmuję jako brata i współbiskupa. Augustyn przesyła pozdrowienie w panu. Otrzymałem twój list, w którym zbawiennie zachęcasz, żebyśmy miłowali przyjście naszego zbawiciela. I go pragnęli. Czynisz tak, bo jesteś tym dobrym sługą i gospodarzem, który zazdrosny o zyski swego pana chce mieć wielu towarzyszy w miłowaniu, które ciebie samego rozpala wyjątkowo mocno. Biorąc pod uwagę to, co, jak wspomniałeś, powiedział apostoł, że pan odda wieniec sprawiedliwości nie tylko jemu, ale wszystkim, Którzy umiłowali pojawienie się Pana, żyjmy więc w sposób prawy i postępujmy w tym świecie jak pielgrzymi, skoro nasze serce poszerzyło się i wzrosło w takiej miłości. Wcześniej czy później przyjdzie ten, o którym myślimy, którego ukazanie się miłujemy wierną miłością i pragniemy gorącym uczuciem. Ten bowiem sługa, który mówi, Mój pan się opóźnia, bije swoje sługi, jej pije z pijakami. Z pewnością nie miłuje jego ukazania się. Na podstawie jego sposobu postępowania ukazuje się jego duch. Dobry nauczyciel zatroszczył się o ukazanie w kilku słowach tego rodzaju postępowania czyli pychy i zbytku żeby to, co powiedział, mój pan się opóźnia. Nie było czasem interpretowane jako wyraz jego tęsknoty za Panem. Taką tęsknotą z kolei płonął człowiek, który powiedział: Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedy przyjdę, i ukaże się przed obliczem Boga. Kiedy bowiem pyta, kiedy przyjdę, zdradza, że ta zwłoka jest dla niego nieustannym bólem. Tak przecież jest że nawet jeśli coś ma nadejść wkrótce, to gdy za tym bardzo tęsknimy, wydaje nam się odległe. W jakim zaś sensie jego nadejście jest późne, czy też ma mieć miejsce w odległym czasie, skoro sami apostołowie wtedy, gdy przebywali w ciele, mówili: Jest już ostatnia godzina, chociaż od Pana słyszeli, Nie wasza to rzecz znać czasy. Nie wiedzieli więc tego, czego nie wiemy, także my. Mówię oczywiście o sobie i o tych, którzy tak jak ja tego nie wiedzą. A jednak ci, do których powiedziano: Nie wasza to rzecz znać czasy, które Ojciec wyznaczył swoją mocą. Umiłowali Jego pojawienie się, dawali w odpowiednim czasie pokarm swoim współsługom, nie bili ich, panując nad nimi. Nie pławili się w luksusach, razem z miłośnikami świata, mówiąc, mój pan się opóźnia. Czym innym więc jest nieznajomość czasów, a czym innym jest upadek obyczajów i umiłowanie wad. Przecież apostoł Paweł, gdy mówił, nie dajcie się łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez mowę, bądź przez list. Rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień pański. Nie chciał, aby ludzie dawali wiarę tym, którzy uważali, że już zbliża się przyjście Pana. Równocześnie jednak nie chciał, żeby na wzór tamtego sługi mówili: Mój Pan się opóźnia, i oddawali się zgubie pychy i zbytku. Wolą Pawła było, żeby z jednej strony nie dawali posłuchu fałszywym plotkom o bliskim dniu ostatecznym, a z drugiej, żeby byli jednak gotowi na przyjście swojego pana, mając przepasane biodra i zapalone pochodnie. Mówi do nich, Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ten dzień miał was pochwycić jak złodziej. Wszyscy bowiem jesteście synami światła. I synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Tamten zaś w inny sposób mówi: Mój pan się opóźnia, aby bić swoje współsługi i upijać się z pijakami, bo nie jest synem światła, lecz ciemności. Dlatego też ów dzień pochwyci go jak złodziej. Każdy bowiem powinien lękać się o ostatni dzień tego swojego życia. W takim stanie, w jakim znajdzie każdego człowieka jego ostatni dzień, w takim też pochwyci go ostatni dzień świata, ponieważ jakim każdy umiera w swoim ostatnim dniu, takim będzie osądzony w dniu ostatecznym. Do tego właśnie odnoszą się słowa zapisane w Ewangelii według Marka: Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Czy wieczorem, w środku nocy, czy o pianiu koguta, rano, aby nie zastał was śpiących, gdy przyjdzie nagle. Co więc wam mówię, mówię do wszystkich, czuwajcie. Do jakich wszystkich to mówi, jeśli nie do swoich wybranych i umiłowanych, należących do jego ciała, którym jest Kościół? Nie powiedział tego tylko do ówczesnych słuchaczy. Uczestniczących w rozmowie z Nim, ale także do tych, którzy byli po nich przed nami, do nas samych i do tych, którzy będą po nas, aż do Jego ostatecznego przyjścia. Czyżby nas wszystkich miał ten dzień zastać w tym życiu? Chyba, że ktoś powie, że także do umarłych odnoszą się wypowiadane słowa: czuwajcie, aby nie zastał Was śpiących, gdy przyjdzie nagle. W jakim zaś sensie kieruje do wszystkich słowa, które według niektórych miałyby się odnosić tylko do wówczas obecnych jeśli nie w tym sensie że do wszystkich odnoszą się one w takim znaczeniu, o którym wspomniałem. W tym sensie bowiem ów dzień przyjdzie na każdego że Pan przyjdzie do człowieka w owym dniu, aby go osądzić takim, jakim z tego świata człowiek wychodzi? Dlatego każdy chrześcijanin. Powinien czuwać, aby nadejście Pana nie zastało go nieprzygotowanym, dzień ów zaś zastanie nieprzygotowanym człowieka, którego nieprzygotowanym znajdzie ostatni dzień jego obecnego życia. Jest oczywiste w każdym razie, że apostołom nie było jasno ukazane, nie w czasie gdy żyli tutaj w ciele, nadejście Pana. Czy jednak ktoś będzie wątpił, że uważnie czuwali. I zachowywali to, co Pan powiedział wszystkim, aby przychodząc nagle, nie zastał ich nieprzygotowanymi.